łatwo tniemy na to. Zginamy bułę. Tniemy na pół. I zobaczcie, po całości też zginamy na pół. I dokładnie tak jak z kartki, tniemy tak samo. Ścinamy, trzymamy równo, bo bibuła się przesuwa. Ścinamy rogi. O, zobaczcie, poradzicie sobie na pewno. Tamta grupa z tym miała bardzo duży problem, bo wiadomo dlaczego. Jeszcze to wykonać. Tutaj można poprzecinać jeszcze te elementy w środku. I dokładnie robimy to samo. Zaczynamy nacinać, tak? Dosyć głęboko. Takie milimetrowe, prawie dwumilimetrowe. O, elementy. I po rozłożeniu otrzymamy właśnie taki dziurokusz, który możemy poprzesuwać i wykorzystać właśnie po to, żeby ozdobić. Żeby wykorzystać do zbudowania skrzydeł. Więc tak, bibułka. O, proszę bardzo, tutaj może już przecięta dla osób. Proszę, przetniemy jeszcze. Proszę. Niektórzy robią z papieru, niektórzy będą robić bibuły. I jeszcze za chwilę wykonamy dla tej grupy. I dla tej. No, tu rogi ścinamy. I o, tutaj jeszcze może. Ktoś ma ochotę? Lepiej się pytać, po to, żeby nie zniszczyć. Tak, już po prostu.